wszystkim, ja jestem Remir, a to jest 8 odcinek z serii Zagrajmy w Epokalodos 2 Odwilż. Witajcie w odcinku po tej dłuższej przerwie. Z góry sorry za nią. No ale niestety ja robię wiele projekt fajny dla was przygotowywałem. No ale jednak nie wypalił. I to jest nieszczęsny serwer z Minecraft. No wybaczcie, mam nadzieję, że się nie obraziliście. Ale dobra, mniejsza. Teraz przechodzimy do epoki lodowcowej. Dobra, idziemy sobie tu. A jednak nie. Dlatego też drzewa, w którym mieliśmy trochę kłopotów. No i znowu mamy kłopoty. Dobra, teraz z góry już wam obiecuję, że szybko się tym zajmę, nie chcę znowu całego odcinka przeznaczyć na tą głupotę. No więc teraz idziemy już tu szybko. Sobie sprawnie, ładnie. No dobra. No i wybaczcie, że tak długo przechodziłem. W ostatnim odcinku właśnie przez to drzewo. Dobra, wyrzucił nas. No i jeszcze mi się nie zapisało dobrze, bo się trochę od początku, no nie od samego oczywiście. No musiałem od początku tutaj zbierać to żołędzie. Ale jakoś sobie pozbierałem, trochę taką rozgrzewkę miałem, że tak powiem. No dobra. O nie, nie, nie. I teraz jak tutaj. Dobra. Udało się. Nie jestem mistrzem w takiej gry, więc wybaczcie za to zamieszanie. Musimy sobie uzupełnić tutaj życie tymi płatkami. Na 50. No nie udało się, ale dobra. O nie, 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 nie. Już tu wolę wejść, żebym później nie spadł. Dobra. Tam nie wskakuje. Ała. Dobra, sobie jeszcze tu pójdziemy do tego i idziemy dalej. Ja bym wolał sobie kamerę odwrócić może. O, tak. I teraz będzie fajnie. Wreszcie mi się po raz pierwszy chyba udało kamerę dobrze odwrócić bez większego zawieszenia. W radaru jemy sobie to. Mam i tak już ponad 1000. Grubo ponad 1000 tych orzechów. No i udało się na szczęście nam dojść tu wreszcie. Aż się dziwię, że nie potrafię wcześniej tego zrobić, bo to jest banalne. Ja się z tym przez cały odcinek męczyłem. Wybaczcie. Teraz jesteśmy już dalej. No idziemy. Bardzo fajna jaskinia. Pewnie kiedyś tu pada była cała w śniegu. No ale teraz jest odwilż. Aha, i co, o czym będę wam dzisiaj mówił w dzisiejszym odcinku, bo bym zapomniał. Same głupoty. Zwykle wam mówił. Mam nadzieję, że mnie słychać. A może na wszelkie wypadki dać ciszę. No tak myślę. Dzisiaj dość cicho mówię. Opcje dźwięku. No i sobie tą muzykę ściszymy trochę. No i tak powinno być dobrze. Bo to muzyka mnie raczej zagłusza. A nie dźwięk. No nie wiem, czy tak będzie dobrze, bo może teraz nie będzie słychać w ogóle muzyki, bo to się zobaczy jeszcze. To by było chyba na tyle. Będę mówił, dlaczego właśnie zacząłem o tych moich początkach. To jeszcze są w sumie początki, ale o tych początkach, że tak powiem. I dlaczego wybrałem właśnie epokę lodowcową 2 Odwilż, oczywiście na tą pierwszą grę, z której będę kręcił.
No i pozbieram sobie spokojnie i zaraz wam zacznę mówić. Dobra. No, tu chyba wszystko. Aha, ktoś gra. Wstydź się, Diego! Wstydź! Naprawdę pozwolisz, żeby uszło im to na sucho? Chyba nie jest takim twardzielem. Tak, chyba masz rację. O, ten Diego, którego kiedyś znałem, nie pozwoliłby na to. Nie, on zrobiłby wykałaczki z ich kości. Nie no, świetny był ten filmik, mi się podobał. Użyj przycisków kierunkowych, aby trafić Edka i Zdicha. Dobra, dostał. A jak tu, żeby nas kos? Kurczę. A, dobra. No i teraz już sobie tu dajcie ze mną. I po tobie. 3 na 30. Te skosy najgorsze są. Jejku. Naprawdę te skosy dużo kłopotów sprawia. Ksów nie możemy walić, aha. Właśnie. O, tu jest. Nie trafimy. Aj, nie tego. No i chyba jeszcze raz będziemy musieli. To się nie udało. Przez te skuksy. Dodawaj, dawaj, pojawiajcie się. 22 lat, 23, 24. 20. Jejku. No aż trudno uwierzyć, że znowu im darowałeś. Tak, lepiej spróbuj jeszcze raz. Ostatnio było naprawdę słabo. No teraz już wam nie daruję. Nie, teraz już koniec zabawy. Już się na te skunksy nie nabieram. Tą epokę właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, bo już mało komentarzy, tyle wyświetlenia, w ogóle komentarzy nie ma. Jejku. Ech. No w ogóle niestety komentarzy nie ma. A czekam na komentarze. Naprawdę to nie jest żaden żart. Piszcie, czy wam się podoba, co mam zmienić i tak dalej. Dziękuję wam oczywiście za 3500 wyświetleń do jednego z tych filmików. Bardzo mnie to ucieszyło, że oglądacie. No i ostatni. Dobra. Au, chyba naprawdę pokazałeś, co o tym myślisz. Ja bym walnął trochę mocniej. Przygotowując się do ucieczki z doliny, która do niedawna była naszym bezpiecznym domem, napotkaliśmy inne zwierzęta szukające schronienia. Niektóre z nich były naprawdę dziwne. Tak jak Ela, mamucica, której się wydawało, że jest oposem. No, witam was po krótkiej przerwie. Niestety ten film nie udało się nagrać dobrze tego filmu. No, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Czekajcie chwileczkę, zobaczymy jeszcze szybko głos. Bo niestety mi się gra wyłączyła, jak zwykle na tych dłuższych filmikach.
Jeżeli chcecie wiedzieć, co się stało, to ja wam pewnie opowiem. No, zwierzęta nadal przygotowują się do tej ucieczki z doliny. No i przygotowując się na cały czas, nasi bohaterowie na obóz. No i na mamucicę L. Tutaj musimy sobie radzić sami w tej rzece, żeby nie spłynąć, bo pewnie wodospad jest na końcu, tak nie mam. No i właśnie dlaczego zacząłem właśnie nagrywać jako pierwszy. No więc tak jak to właśnie sobie pomyślałem, że ona jest dość krótką grą. Zdawałem już dużo razy nagrywać. Niestety jakoś to nie wyglądało to dobrze. Więc nie wstawiłem tego na YouTube'a. Szybciej. Chcę przebić. 28. I tu aż zacząłem nagrywać okopy, bo myślałem sobie, że ona mogłaby się nadawać. Aha, my musimy mieć 20 urzędów. Że epoka mogłaby się nadawać. No i się udało nagrać. Wyglądało to dość dobrze. Taką lekką grą na... No mam nadzieję, że nie przegram na 9. Mijałem parę, bo uciekałem. No i mogłem nie omijać. Liczmy na to, że... Spotkam jeszcze parę. Ale mamy 8 tych orzechów, jejku. Co się dzieje? To znaczy 7 mamy życia. Może da się jakoś zregenerować. Dobra, poczekamy sobie. Mamy 6. No tu teraz będziemy musieli mieć dużo szczęścia. Udało się i ostatnio. Złapania. No i się uda. Udało się. Na szczęście. Oj, tutaj jest ten złoty orzech. No, mam 6 życia. Mam nadzieję, że się uda. Będę. Życia jak nie jeden. Naprawdę, to jest najważniejsze. Uff. Pierwszy raz na to, to bardzo szczęście.
No było dobrze. Mam 3 punkty życia cały czas. A że ja sobie zapiszę grę na wszelki wypadek, zobaczmy. Żebyśmy w razie czego mogli tutaj sobie wczytać. Dobra. Gra zapisana. No już widzicie, zupełnie inny jakiś ten świat jest. Króla, nie wiem gdzie my jesteśmy. Bo my... my jesteśmy w paszczy tego potwora, jejku. To jakieś bakterie. Dość ciekawa koncepcja. Jak to otworzy? No tego się nie da chyba otworzyć, szkoda. Ojejku. No niestety. No mamy szczęście, że tutaj, że w tym miejscu umarliśmy, a nie w żadnym innym. O, tutaj coś jest. Aj! Nie zdążyliśmy. No i mamy 50 punktów życia. Jest dobrze. Tym razem mamy szczęście. Ja się tam wróciłem, bo kusi mnie ta muszelka. Kusi. No tu się nie da wyjść. Już za późno. Darujemy ją sobie i idziemy dalej. Musimy się wydostać przede wszystkim. Chyba nie chcielibyśmy zakończyć gry. O, to co ja lubię. To jest fajne. No, takie krótkie. No, czyli my jesteśmy naprawdę mali. Bakterie też są trochę, nie lubię już teraz. No niektóre potwory, zwierzęta powiedzmy, są takie, że mi w ogóle nie przeszkadzają. Ale niektóre niestety sprawiają bardzo dużo kłopotów. Mieliśmy tam jeszcze wcześniej na dole orzechy. Nie wiem, wrócę się. Może lepiej po mnie. Ała. O, bardzo ciekawa rzecz. No i tutaj też są te robaki. Jejku, o nie. Mam szczęście. Au. Dobra, tu sobie poszedłem. No i się wrócimy może. Raz, dwa. O, jeszcze tutaj mam punkty życia. Może się wrócimy. No dobra. Poświęcę się dla tych paru orzechów. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Jejku, zawsze się przede mną te muszelki zamykają. Nie wiem, czy ja po prostu mam prawo. Czy tak ma być? Nie wiem. Dość ciekawie wyglądają te wnętrzności tego, nie wiem, to nie foka, nie wiem co to było za coś. Dobra, idziemy dalej. A no i jeszcze wracając do tego naszego tematu. Chyba dobrze, że nagrywam epokę. Mam nadzieję, że wam się podoba. Piszcie oczywiście, komentujcie te filmiki. Czekam na komentarze. Jest dobrze jak na razie. Mnie się podoba. Jeszcze później ustalimy. Ła. Jaka gra będzie następna po epoce? Na razie mi się fajnie gra. Nie chcę jej kończyć. Z chęcią jeszcze sobie tutaj poskaczę trochę.
trochę podostaję w otyłku od tych różnych stworzonek małych. No ja myślę, że dobrze zrobiłem, że właśnie zacząłem epokę nagrywać, a nie coś innego. Dobra. Nie wiem, ile już nagrywam. Nie chcę, żeby się sytuacja powtórzyła, że w sumie nie poradzę z takim banałem. Nie. Jeszcze trochę sobie tutaj z wami pogram. I niedługo skończę. Aj, nie. Widać, że mi się siły wyczerpują. Dobra, wolno, wolno. No i teraz raz, ale porządnie. Dobra. I jest pięknie. Spacja. Dobra. No. Jedziemy. O, odblokowałem premię, super. Nie mam 1000 orzechów, ale najwyraźniej tyle wystarczy, żeby odblokować tę premię. No już jesteśmy na końcu. Nie wiem, co tu jest strasznego. Tutaj jakieś takie coś. Jejku, co to jest? No, ciekawe. Aha. Kamieniami musimy rzucać te oczy, żebyśmy mogli przejść dalej. Aha. Te mini gry tutaj naprawdę dość są fajne, przynajmniej dla takiego młodego gracza. No, dla mnie też niektóre się podobają, szczególnie te zjazdy tymi wodospadami. Ale to jest też dość fajne. Ciekawe, jak wygląda w ogóle epoka lodowcowa 3. Pojedynki nie ma. Widziałem u Mr. Snackballa. Jest to też użytkownik YouTube'a, oczywiście, pewnie go znacie. U niego właśnie widziałem gameplaya. No i tam bardzo fajnie ona wyglądała, ale mimo wszystko mi się dwójka bardziej podoba. Może to tylko tak wyglądało. No to się jeszcze okaże, może kiedyś uda mi się zrobić i zrobić z niej. No i jestem z wami ponownie. Tymczasem tutaj coś pada. Chyba to nie jest deszcz. No nie wiem. No i tak ja się będę na dzisiaj z wami żegnał. No bo już dość długo nagrywam. Pora zrobić sobie przerwę. Ja się dzisiaj dobrze z wami bawiłem. Mam nadzieję, że i żeby też się dobrze ze mną bawiliście. No to co? Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie wiem, co nagram wcześniej. Czy to będzie Minecraft i budowa tego domku? No czy to będzie epoka i przejście właśnie tej takiej deszczowej mapy? No to jeszcze zobaczymy. Możecie pisać, co wolicie. I tak, jeżeli ten odcinek dostanie 5 ławek w górę, to możecie spodziewać się następnego odcinka od razu, dzień po tym, jak dostanę te 5 ławek w górę. Nie wiem, czy to będzie Minecraft, czy to będzie epoka, obojętnie, na co będę miał ochotę. No to co, do zobaczenia w następnych odcinkach.